pojawiła się w 1945 roku. Przez wiele lat, trochę niezauważana, trochę na uboczu, tkwiła w cieniu swego wizerunku. Prawie 30 lat musiało minąć, by za namową życzliwego jej szamotulskiego ośrodka kultury poddała się swojej wewnętrznej i zewnętrznej metamorfozie. Wszystko po to, by dziś móc wkroczyć do akcji i pokazać nam się w swojej zupełnie nowej odsłonie. Nowa dziewczyna w mieście.